Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, jak przygotować rower do sezonu i na co zwrócić uwagę przed pierwszym wjazdem w teren. Zapraszam! Przed wyjazdem na eskapadę rowerową powinniśmy zweryfikować nasz sprzęt pod względem sprawności. Ocenić, czy nadaje się w teren, czy na serwis. Teraz postaram się Wam przybliżyć, jak tego dokonać. Na początek weźmiemy pod lupę stan opon, gdzie posłużymy się oceną wizualną. Pamiętajcie, że opona traci swoje właściwości znacznie szybciej niż w momencie całkowitego wyłysienia. Na przykładzie roweru, który trafił do nas na serwis, pokażę Wam najczęściej występujące i niebezpieczne uszkodzenia opon. Popatrzmy na ścianki opon, czy nie są przetarte oraz czy nie występuje sparciała guma. Na przykład tutaj na górze widzimy, że guma opony jest popękana. Ewidentnie jest sparciała. Opona kwalifikuje się do wymiany. Przykład innej opony, której bieżnik wyglądał tak. Po przejechaniu wielu kilometrów i hamowaniu na zblokowanym tylnym kole, ta opona została zjechana do zera. Widoczny jest oplot, czyli te żółte poprzeczne nitki. Innym, równie istotnym elementem jest bicie koła na boki, przypominające falowanie i skrzywione koło. Może wynikać z niewidocznego na pierwszy rzut oka pęknięcia oplotu. Sprawdźcie opony również pod względem rozcięć oraz czy nie występują bąble wystająca dętka z opony. Również zwróćmy uwagę, na jaką wartość jest napompowana nasza opona. Słusznie zastanawiacie się, na jakim ciśnieniu powinniśmy jeździć. Ten Maxxis, podobnie jak i każda inna opona, na swojej bocznej ściance ma napisane, na jakich wartościach powinniśmy jeździć. W tym przypadku minimalną wartością jest 35 PSI, a maksymalną 65. Gdy mamy już zweryfikowaną oponę, przechodzimy do odpowiedniego napompowania. Czujesz, że Twój rower prowadzi się jak wózek na zakupy w pobliskim dyskoncie? Możliwe, że ma luzy. Luzy powstają wskutek nadmiernej eksploatacji, podczas upadków oraz złego przechowywania. Zatem pamiętaj, jak dbasz, tak masz. Zatem przechodzimy do sterów. W tym celu zaciskam zacisk przedniego hamulca, a prawą ręką łapię rurę pod sterową. I teraz delikatnie prawą ręką napieram do przodu i do tyłu. Jeżeli pod prawą ręką czuję wibracje, to znaczy, że są luzy. Najczęstszą przyczyną luzów jest nieodpowiednie dokręcenie śrub zlokalizowanych na mostku, bądź ślizgi goleni amortyzatora są do wymiany. Przechodzimy do kół. Zwróć uwagę, czy koło kręci się lekko oraz czy nie posiada bicia, tak zwanej centry. Następnie przechodzę do kontroli zacisku i zwracam uwagę, czy z odpowiednią siłą jest zaciśnięty. Gdy już mamy wszystko sprawdzone, przechodzimy do kontroli luzów. W tym celu łapię za oponę i przyciągam do siebie oponę i odciągam. I powtarzam tą czynność. Tę samą procedurę przechodzimy z tylnym kołem. Najpierw zwracamy uwagę na zacisk, a następnie kontrola luzów. Przyciągam, odciągam. Korba i napęd. Zaczynamy od zweryfikowania, ile siły musimy włożyć w napędzenie korby w tył. Czy pracuje wszystko lekko, czy możemy sobie pozwolić na pracę jednym palcem. Następnie weryfikujemy pod względem luzów, podobnie jak w przypadku kół. Czyli przyciągamy do siebie korbę i odpychamy. Jeżeli nie czujemy żadnych wstrząsów pod ręką, znaczy, że wszystko jest dobrze. Tak jak wspominałem na wstępie, jeżeli przechowujemy rower w bardzo mokrych warunkach, często nasz napęd jest narażony na penetrację rdzy.
tym celu zweryfikuj, czy łańcuch jest zardzewiały, czy koronki z przodu są w dobrym stanie oraz jak wygląda Twoja tylna kaseta. Z podstawowych czynności kontrolnych klamek hamulcowych sprawdzam, z jaką siłą muszę przyciągnąć klamkę do siebie. Weryfikuję, czy po zaciśnięciu klamki zacisk hamulca zblokuje koło. Perfect! Okładziny sprawdzamy pod względem stopnia grubości oraz stopnia zatłuszczenia. Jeżeli hamulce piszczą i droga hamowania jest bardzo długa, najprawdopodobniej klocki są zatłuszczone i należy je wymienić. Amortyzator. Co prawda, producenci amortyzatorów wymagają, abyśmy serwisowali je zgodnie z interwałami serwisowymi w celu utrzymania gwarancji. Natomiast, gdy nie stosujemy się do tych zaleceń lub nie zależy nam na gwarancji, to warto co jakiś czas zweryfikować kulturę pracy naszego zawieszenia. W tym celu dociążam amortyzator, patrzę i słucham, co się z nim dzieje. Czy wydaje dziwne i niepokojące dźwięki oraz jak wygląda powrót. Czy nie zasysa go? W amortyzatorach powietrznych warto zwrócić uwagę na ciśnienie w komorze powietrznej i ustawić sak pod wagę użytkownika. Poprawność pracy przerzutek sprawdzimy sobie w terenie. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek i od teraz wszyscy będziemy jeździć na dobrze przygotowanych rowerach. Jeżeli macie inne metody do zweryfikowania sprzętu, napiszcie o nich w komentarzu. Chętnie poznam Wasze zdanie, co sądzicie o tym materiale i na co zwrócić uwagę następnym razem. Dopiero startuję z przygodą YouTubera i każda Wasza wskazówka jest na wagę złota. Tymczasem trzymajcie się ciepło, ja mykam na trasy rowerowe Single Track Świeradów Zdrój.